Cześć, tutaj Łukasz, apton.pl. Witamy Was w kolejnym teście, a dzisiaj mamy do zaprezentowania dwa nowe werble od firmy Main. Pierwszy to Compact Sight 10 cali, a drugi to Jingle Sight, również 10 cali. Zapraszam Was do zapoznania się z naszym testem. Pierwszy z omawianych werbli nazywa się Compact Sight. Jest to werbel 10 cali średnica, głębokość 3,5. Jest to typowy werbel piccolo, wykonany z korpusu klonowego. Posiada dwie obręcze 1,6 mm. Pokryty jest czarnym matowym lakierem. Nasz werbel wyposażony jest w typową maszynkę i sprężynę werblową. I możemy go wykorzystywać jako dodatkowy instrument, na przykład stojący po naszej lewej stronie zestawu. Myślę, że ten werbel doskonale się sprawdzi jako element do podkreślenia akcentów, do podkreślenia zmienności formy utworu i nada nowego charakteru i nowego koloru do naszego brzmienia. Jest to instrument klonowy, więc będzie dosyć jasny, wyrazisty. I z całą pewnością wysoki strój będzie jego mocną zaletą. Doskonale słychać na tym werblu przeróżne niuanse, zmiany artykulacji oraz jego charakter, który jest bardzo jasny, szklisty, z dosyć krótkim rezonansem. Jeśli chodzi o brzmienie, zapraszam Was do zapoznania się z naszymi próbkami brzmieniowymi. Tam na pewno będziecie mogli sami usłyszeć jego charakter. Kolejny testowany przez nas werbel to Compact Jingle 10 cali, 10 na 4,5 cala, ale jest zupełnie inny niż ten poprzedni. Co w nim mamy? Przede wszystkim to, co nam się rzuca w oczy, to mamy metalowe blaszki, jak w typowym tamburynie. I o to właśnie chodzi. Ten werbel ma nawiązywać swoim brzmieniem do tamburynu. Jest klasyczna membrana werblowa, w połączeniu z tymi blaszkami da specyficzne brzmienie, które będziecie mogli zaraz usłyszeć. Ale co jeszcze ważne, werbel nie ma dolnej obręczy. Jest pokryty tutaj taką gumą, zamiast obręczy 1,6 mm ma dolną krawędź pokrytą gumą, więc możemy go spokojnie sobie postawić na statywie werblowym albo, co ważne, powiesić go na mocowaniu, bo ma tutaj przygotowane mocowanie do statywu pod perkusjonalia czy do statywu pod talerz. I też warto zauważyć budowę sprężyny, która jest zupełnie inna. Ta sprężyna bardziej nawiązuje do sprężyny w kachonie niż do takiej typowej werblowej, ponieważ nie mamy tutaj maszynki. Nie ma tutaj takiej typowej maszynki jak w poprzednim werblu. Natomiast mamy tutaj pokrętło, i tym pokrętłem możemy sobie regulować moc nacisku tej sprężyny na naszą membranę. I tak jak mocno będziemy chcieli,
tak będzie ta sprężyna mocno przylegała i będziemy mogli dostosowywać sobie brzmienie tej sprężyny do naszego upodobania. Werbel tak samo jak tamten w czarnym macie, bardzo ładnie to wygląda, kolor jest elegancki, a jeśli chodzi o jego brzmienie, ciekawe połączenie dwóch instrumentów, bo mamy tutaj brzmienie werbla z dołączonymi dzwoneczkami. Dzwoneczki są stalowe, więc są jasne i wyraziste. I taki też ten werbel jest, jasny i wyrazisty. Myślę, że doskonale usłyszycie to w naszym teście, w naszych próbkach brzmieniowych. Jeśli zapoznałeś się już z naszymi próbkami dźwiękowymi i zastanawiasz się, który instrument byłby lepszy dla Ciebie. I to jest pytanie, który wybrać? Bo czy zastosować dwa w zestawie? Oczywiście można, ale one są podobne do siebie, ale też zupełnie inne. No bo są takim dodatkiem do naszego zestawu, uzupełnieniem. Ten ma zupełnie inny charakter niż ten, ponieważ ma te dzwoneczki. Pytanie, czy chcesz w swoim zestawie mieć taki kolor z połączenia werbla z tamborynem. Myślę, że fajna opcja. Odnośnie tego werbla, ten brzmi bardzo klasycznie, jak na klasyczny werbel piccolo. Jest bardzo czuły, wyrazisty i ma przepiękny strzał. Więc który wybrać? To już zostawiam Tobie. Jak zwykle więcej szczegółów dotyczących testowanych przez nas dzisiaj werbli w linku w opisie. Zapraszam do zapoznania się i do zobaczenia w następnych testach. Cześć!